Podcast Geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniu 8 czerwca 2024 roku szwajcarski tygodnik Weltwoche opublikował wywiad z prezydentem Serbii Aleksandarem Wuciciem. Wywiad ten jest bardzo niepokojący, ponieważ padają tam słowa, cytuję, wszystko wskazuje na wielką wojnę. Koniec cytatu. Prezydent Serbii... Mówi o tym, czy ujawnia, że Serbia obecnie sprawdza swoje zapasy zapasy paliwa, zapasy mąki, innych produktów, ponieważ zdaniem Wucicia to jest cytat za 3-4 miesiące może wybuchnąć wojna światowa. I to jest koniec cytatu z prezydenta Serbii. Trzeba tutaj podkreślić, że cały wywiad jest przeprowadzony w tonie niezwykle Poważnym, powiedziałbym, pełnym zadumy i takiego mocnego przygnębienia. To widać zresztą po, po stylu wypowiedzi prezydenta Serbii. Link do całego wywiadu umieszczę Państwu w opisie i w komentarzu do tego, do tego podcastu, do tego odcinka. Pada, padają tam zresztą słowa, że już pociąg opuścił stację i nic nie może go. Powstrzymać to na samym początku zresztą tego wywiadu padają te, te słowa, to wszystko w kontekście wojny na Ukrainie, ale no przecież nie tylko. Wiemy doskonale, jak wygląda sytuacja na Bliskim, na Bliskim Wschodzie. Tutaj prezydent Włócić cały czas mówi o, o tym, że ten. Te działania Zachodu to, to tak naprawdę nie mają większego, większego dzisiaj znaczenia, ponieważ Zachód w domyśle no nie jest w stanie wysłać. Swoich żołnierzy na, na Ukrainie. Zachód nie jest przygotowany do żadnej wielkiej wojny, do żadnej wielkiej wojny na wielką, tej, tej wojny na wielką skalę, można w ten sposób powiedzieć. Też warto zauważyć, że, że Serbia jest tradycyjnym sojusznikiem Rosji, że prezydent Serbii jest w bardzo dobrych relacjach z prezydentem, z prezydentem Putinem i na pewno wie, o, wie, co mówi. A warto tutaj w tym kontekście powiedzieć, że w tym samym dniu, w którym Weltwoche opublikowało właśnie ten wywiad, zakończyło się Międzynarodowe forum gospodarcze w Sankt Petersburgu. To już 20, 27 edycja tego, tego forum. W tym roku odbywało się w dniach 5 do 8, do 8 czerwca, pod hasłem i to jest ważne, cytuję: podstawy świata wielobiegunowego, tworzenie nowych obszarów. Wzrostu, koniec cytatu. Reprezentowanych na forum było blisko 140 państw, i Rosja konsekwentnie właściwie od tego czasu lansuje takie określenie: globalna większość. Globalna większość, jako można powiedzieć kontrapunkt, jako przeciwwaga dla kolektywnego zachodu. Podczas tego forum odbyło się około 200 wydarzeń biznesowych, wzięło udział. Około 19 tysięcy ludzi, wielu zresztą decydentów, wielu biznesmenów. Krajem gościnnym tegorocznego forum był Oman. Odbyło się także, odbyło się także długie przemówienie Władimira Putina. Natomiast to, co było niezwykle istotne w całym tym kontekście tego forum, i to, to jest także istotne w kontekście wypowiedzi Aleksandra Włócicia, to przeciwstawienie dwóch światów, przeciwstawienie globalnego południa, czy tej globalnej większości, jak, jak mówią Rosjanie, opartej na tradycyjnych wartościach, wartościach rodzinnych, tradycji w przeciwstawieniu do tego, co reprezentuje, co reprezentuje Zachód. I też bardzo interesujące, że odbyło się tam odbył się taki panel zatytułowany imperium, imperium zła, o, o tym czy właśnie, czy właśnie Zachód skutecznie zdołał zdemonizować, zdemonizować Rosję. To też pokazuje jasno, że Rosja bardzo mocno akcentuje kwestie polityki takiej wielobiegunowej. Właściwie ta, te dyskusje odbywały się w takim formacie filozofii i geopolityki wielobiegunowego świata. Posługiwano się też bardzo ciekawym pojęciem bezpieczeństwa moralnego bezpieczeństwa moralnego we współczesnym społeczeństwie w kontekście obrony przed różnego rodzaju patologiami, dewiacjami, różnego rodzaju zachowaniami, które są uznawane za niemoralne. No tutaj nie trudno się domyślić o co chodzi w kontekście tego właśnie kontrapunktu globalnego południa do, globalne, do kolektywnego. Zachodu. To, o czym powiedział, powiedział Aleksander Vučić odnosiło się także do obrony suwerenności gospodarczej państw członkowskich BRICS, no, czy też szerzej właśnie tego globalnego południa. W tym, co powiedział, a właściwie czego nawet nie powiedział, czy powiedział między wierszami prezydent Serbii, warto zauważyć, że można się doszukać odniesień i do wojny na Ukrainie, ale też do wojny na Bliskim Wschodzie. Ja od, długiego, od wielu lat mówię o tym, że wielka wojna na Bliskim Wschodzie jest kwestią czasu, i niewątpliwie ta eskalacja, którą cały czas obserwujemy, to co się dzieje także w strefie gazy, no, każe nam zakładać różne scenariusze, łącznie ze scenariuszem eskalacji tego, tego konfliktu i przekształceniem się w wojnę, w wojnę globalną. Tutaj, patrząc na, na sytuację na Ukrainie, patrząc na to, że zostało odrzucone odrzucona ta propozycja, Propozycja Władimira Putina zakończenia tego konfliktu. Obecnie ta, ta najnowsza propozycja rosyjska można spodziewać się zdecydowanie eskalacji, a biorąc pod uwagę fakt, że Ukraina ma ogromne problemy, jeśli chodzi o zapasy rekruta, jeśli chodzi o rezerwy osobowe, który choćby nawet nie wiem, ile Zachód dzisiaj przekazywał sprzętu, to doskonale wiemy, że do tego. Są potrzebni żołnierze, żołnierze przeszkoleni, żołnierze odpowiednio przygotowani, których po prostu na Ukrainie brakuje. Dziś tak zwany kolektywny Zachód ma z tym ogromne problemy, bo trudno sobie dzisiaj wyobrazić, aby Brytyjczycy, czy, czy Holendrzy, czy Hiszpanie wysłali po kilka brygad, każdy z nich na Ukrainę. No, te państwa po prostu są nieprzygotowane do, do, tego, typu, do tego typu wielkoskalowych działań zbrojnych. W, w kontekście słów Aleksandra Wucicia warto zauważyć, że to przejście do wielobiegunowej gospodarki światowej, o którym które dzisiaj obserwujemy, i to przejście do świata multipolarnego może generować potężne, potężne wojny, potężne konflikty. Brak zgody na zakończenie tego konfliktu dzisiaj, na, na, na to, aby usiąść przy stole, przy stole rozmów, będzie eskalował, być może także do poziomu niestety wojny, wojny światowej, biorąc pod uwagę ten system naczyń połączonych, jakimi są dzisiaj wszystkie kraje, tak naprawdę, czy większość krajów świata. Dla Polski jest to sytuacja bardzo bardzo niekorzystna z uwagi na fakt, że Polska może stać się, no, być częścią wokół cyklonu. Natomiast wielki, Wielka Wojna na Bliskim Wschodzie tak naprawdę uderzy we wszystkie gospodarki świata. Co do tego nie ma żadnych, żadnych wątpliwości. Jeżeli Amerykanie zaangażują się w sposób niezwykle aktywny w Wielką Wojnę na Bliskim Wschodzie, na co wszystko wskazuje, to musimy sobie zdawać sprawę, że w Europie Wschodniej będą o wiele, o wiele bardziej skłonni do pójścia na rozmowy. Z Rosją, przy czym te rozmowy pokojowe moim zdaniem już odbędą się ponad głowami Ukraińców, ponad głowami Polaków. Dziękuję Państwu za uwagę.